A słońce świeci trochę jeszcze. Krakowska suszona. To moja kuchnia. Jedzenie, kawałek mam tutaj 1,5 metra na ile? To moje mieszkanie. Powiedziałem do Krzyśka, kup papierosy, to jak przyjdziesz, to cię oddam. Nie kupił. Tylko kupił sobie mleka, nie mleka, a powiedział, że o, szkoda, że ja cukierku jeszcze nie kupił. To nie co kup. Ja zdechnąłem. O chujecz. A trochę ciepło się zrobiło chyba. Dzieciaki przyszły. Skaczą sobie po placu. Dobre jest. Krakowska. Już połudziło się. A, podłożyłem do pieca, mówię, o, podłóż do pieca, podłożyłem do pieca. Możesz nie podkładać sobie, jak chcesz. Ja mam w dupie to twój piec. Ja w dupie mam. Właśnie. Ja rozpaliłem. Ja podłożyłem, przepraszam bardzo. Chciałeś wejść podłóż. No ja podłożyłem. A ty teraz wyszedł z samochodu, on zmęczył się. Zobaczymy, jak one kurwa przyjadą. Ale co mnie oni obchodzą tam? Ja mam swoje życie. Ja ledwo... ledwo policja mnie. Dobrze, policja przyjechała. To bym się wykrwawił. To jest Rafałka jebanego. Przyjedzie to pierdol jego dobrze. I wypytaj. Nie będziesz... Kurwa, nie od... ja mówię, klucze się włożyć. Nie trzeba, zadzwoni. No właśnie. No. To ja tutaj nie mieszkam. Przepraszam bardzo, napisać ci kartkę? O, było napisane. Będę... Wychodzę z domu, a w domu jest non stop. Będę szukał mieszkania. Już masz klucza. Odebrałem klucza, ja do tego klucza nie mam nic do... Zabiorę swoje wszystkie rzeczy i powiem ci papa, tak jak ja pojechałem do Krakowa. Dostanie jobu i połypie, dostanie ode mnie też. Będzie tak zjebany i połypie, że kurwa.
Mnie silny, kurwa. To będziesz siedział do więzienia zamknięcie. To będziesz siedzieć. Lepiej, kurwa, siedzieć tam i zdychać niż tutaj. A słyszycie? Skąd wszystkich szanuję. Tam dostanę w łypę, raz, drugi raz, trzeci raz, padnę i chuj, i wyniosę mnie do żywego. A, widzicie? Słuchajta, wspaniały człowiek. No słuchajta, jak wspaniały, wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek, to przeklina. A dla was powiedział, że ja powiem. Tak. Słuchajta. To są obejrzyj filmy moje wszystkie, czy ja powiedziałem, czy ja cię, czy ty mnie pobiłeś. Ja też przychodził, pyta się, a co pod okiem? On mnie pobił. I ha, ha, ha. Przyjdzie Jezuśko, słyszał. Ci w oczy powie. Ha, 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 ha. Krzysztof debil, ha, 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 ha. Jeszcze raz mów. Że ja debil. Mów, nagrywaj. A ty mądry. Prawda, ja jestem debil. Ha, ha, ha. Prawda. Prawda mówisz. Że ja debil. Debil z debilów jestem. Gdzie wyjeżdżałem z prawy, gdzie otwierałem, czy do sklepu, czy tutaj, czy do księgowego, całe te wszystko, po prostu brałem klucze, miałem zawsze klucze, a ty ogółem, to ty ogółem na panu, zadzwoniłeś do, na karetkę, żeby zabierali mnie. Daj Boże, ja z tego miejsca nie to, że ja nie dzwoniłem, Maria, zdanysz mnie! Zanieś mnie, nie wierzę się, idziemy na pogotowie. Jedziemy na pogotowie dzisiaj. Jedziemy, idź udowodnie. Idź udowodnie. Ja do twojego samochodu nigdy w życiu nie wsiądę. Do rachwałkę siądziesz. Nie. Daj ty się siądziesz. Nic nie siadam. Ty kurwa, to taryfą. O, ty kurwa, o, dziękuję. Zajdziemy wszyscy, ja powiem, pani, kto czwartek wzywał na Wojtka pogotowie? Proszę sprawdzić. Proszę, imię nazwisko jego podać dla Wojtka. Co się spraktykujesz? Czy ja wzywałem, powiem? Czy moje nazwisko jest? Ile moje jest? Bo tu nie ma Kononowicza. Nie, on pojechał do szpitala, może zamknął oknie, czy niech kurwa będą w domu. Potem inny właściciel dzwonił człowiek. Ja pan proszę powiedzieć jemu. No inny właściciel, to ty jesteś właścicielem, ja nie dzwoniłem. Proszę powiedzieć dla Wojtka, kto dzwonił na pogotowie. Potem Rafał Kostów. Proszę bardzo. Pana trochę. Proszę bardzo. A teraz mnie zabierzcie do szpitala, do Choroszczy. Bo ja sobie cza robię i tam powiem. O, słyszeliście? Huh. Od tego, ha! Zrobię. Proszę bardzo, może ci pogować. Bo, papa! Ja ci przyjeżdżam. Na zawsze. I no. Wrócę. Pierdolny! Co pierdolny? Już masz dwie pary. Możesz schować te klucze. Pierdolone te klucze schowaj. Bo ja... I tak będę. Policja będzie wiedziała. Chcę uzyskać swoje rzeczy tutaj. Kamery też moje, to kurwa wszystko będą usunięte. Dobrze będzie, jak się nazwiedzę cię. Dobrze będzie. Panie będzie. A słuchaj, daj nie będę nagrywał. Głupoty gadają, to będą gadać całe życie, do końca śmierci twojej będą gadać głupoty.